Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj kilka słów o tym, kilka myśli. Czy wierzymy na słowo? Czy potrafimy uwierzyć na słowo? Czy ja potrafię uwierzyć na słowo? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, chcemy poruszać się w tym czasie, w Twojej obecności. Zapraszamy Cię do tego czasu spotkania z Panem, do czasu przyjmowania Słowa. Duchu Święty, pragniemy, by Słowo zamieszkało w nas, byśmy mogli wydawać owoce, przynosić plon, aby to Słowo było żywe, aby przemieniało nasze serca. Abyśmy nasze życie potrafili układać według tego Słowa. Duchu Święty, potrzebujemy, byś otwierał nas, byś rozjaśniał nasze umysły, dotykał naszych pragnień, marzeń, abyśmy zostawiali za sobą to, co nie zbliża nas do Pana, to, co oddala nas od braci. Duchu Święty, prowadź nas tą drogą spotkania. Zapraszamy Cię. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. Ten, kto przybywa z wysoka, jest ponad wszystkim. Kto zaś pochodzi z ziemi, do niej przynależy i mówi po ziemsku. Ten, kto przybywa z nieba, jest ponad wszystkim i daje świadectwo o tym, co widział i słyszał. Tymczasem nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Ten jednak, kto przyjął jego świadectwo, tym samym potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten, kogo Bóg posłał, głosi jego naukę, gdyż Bóg daje mu swego ducha bez ograniczeń. Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży. Kochani, dzisiaj chcę się zatrzymać przy jednym zdaniu. Bóg jest prawdomówny. Dzisiaj dla mnie to jest słowo, które chcę nosić przy sobie i chcę prosić Pana, aby wyjaśniał mi to słowo, co znaczy, że Bóg jest prawdomówny. To jest proste. To znaczy, że Bóg mówi prawdę. Tylko nie przekłada się to w taki prosty sposób na nasze życie, bo gdyby tak było, to podejrzewam, że nie mielibyśmy tylu konfliktów na świecie, gdyby każdy człowiek uwierzył, że Bóg mówi prawdę. Każdy człowiek, czyli też i ja. Prawda jest bardzo cenna. I cenimy sobie ludzi, którzy są prawdziwi, którzy mówią nam prawdę, którym możemy zaufać. I też chcielibyśmy zaufać Bogu. Mamy jednak różne doświadczenia. Zdarza mi się czasami słyszeć pewne dziecko, które rozmawiając ze swoimi rówieśnikami, mówi o tym, że mój tata mnie oszukał, mój tata mnie okłamał. I zawsze, kiedy to słyszę, bardzo jakoś to dotyka mojego serca. Być może gdybyśmy dowiedzieli się, na czym polega to kłamstwo, to oszustwo, to byśmy się uśmiechnęli, bo często przez pryzmat dziecięcy, no to kiedy przekładamy to na nasze życie, to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast dla dziecka
zapewne jest. I myślę sobie o naszej relacji z Panem. Co, jeżeli my mamy w sobie taką myśl, że Bóg mnie oszukał, Bóg mi nie powiedział prawdy? Być może mamy takie doświadczenie w sobie i czytamy dzisiaj w Słowie, że Bóg jest prawdomówny. Jeśli przyjmujemy to Słowo Boże za prawdę, to co jest tutaj napisane, a to jakoś nam się gryzie z naszym doświadczeniem, to może jest to moment na to, żeby to wypowiedzieć Bogu. Bóg się na nas nie obrazi. Możemy mieć w życiu takie doświadczenia, że tak jak dziecko, właśnie to małe dziecko mówi o swoim tacie, tata mnie oszukał, tata mnie okłamał. I to z takim rozgoryczeniem w głosie. Możemy czytać w Słowie, że Bóg jest miłością, że Bóg nie karze, że Bóg jest miłosierny. A równocześnie w życiu możemy mieć poczucie, że nie doświadczamy tej miłości, że doświadczamy jakiejś kary i wydaje nam się, że to Pan Bóg właśnie tak działa. Myślę o tym, że moje serce jest wciąż w drodze, że jeśli dziś mam w sobie jakiś ból, jakieś miejsce we mnie, które krwawi, które mnie boli i na myśl o tym, że Pan Bóg jest prawdomówny, gdzieś kłuje mnie tam w sercu, to znaczy, że jestem jeszcze daleko w drodze. Daleko czy blisko, może nie ma tutaj co mierzyć. Po prostu jestem w drodze. Tak bardzo pragniemy prawdy. Takiej prawdy, która będzie nas podtrzymywać, która będzie naszym fundamentem. I dzięki wierze wierzymy i wiemy, że Bóg jest prawdomówny. Potrzebujemy jednak dzisiaj prosić Go o to, aby każde Jego słowo tak trafiało do naszego serca, aby nas przekonywało o tym, że to, co mówi Pan, to jest prawdą, że to, co obiecał, to się wydarzy. Potrzebujemy prosić, aby Pan nastrajał nasze serca do tego kierunku prawdy, o którym On mówi i myśli, do takiej prawdy, jaką On jest, a nie do moich wyobrażeń, do moich pomysłów o tym, jak miałoby to wyglądać. Dzisiaj o to chcę prosić Pana. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym Słowie. Ty jesteś Bogiem wiernym, Bogiem, który nie zawodzi. Ty jesteś Bogiem, którego Słowo jest prawdą. Jesteś Bogiem, który wypowiadając Słowo sprawia, że staje się ono ciałem. Panie, ulecz nasze serca zranione przez naszych bliskich, przez naszych rodziców. Ulecz nasze serca poszarpane kłamstwem, nienawiścią, Słowem, które poniża, Słowem, które zabija. Panie, uwolnij nasze serca do tego, byśmy mogli przyjąć Twoje Słowo, które jest prawdą. Byśmy nie musieli podważać tego Słowa. Byśmy nie musieli ciągle prosić o dowody na Twoją miłość. Dobry Ojcze, proszę, byś dotykał w nas tych miejsc, które są poranione. Abyś wymazał te słowa, które opowiedziały o nas w sposób nieprawdziwy, które usłyszeliśmy od ważnych dla nas osób, a które uczyniły w nas ranę.
Niech Twoje słowo się w nas rozrasta. Niech budują się w nas Twoje słowa. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię i wywyższamy. Wierzymy, że jesteś Bogiem prawdomównym. Przymnóż nam wiary. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Zostawiam Was z tym słowem. Niech ono w nas pracuje. Pan sam wie, co chce w nas zdziałać. Dzięki temu słowu, które jest prawdą. Do zobaczenia, do jutra.